Dobra, kolejną rzeczą jest Warcraft 3 Reforged, którego nie powiem, że nikt się nie spodziewał, bo ktoś na pewno się spodziewał. Natomiast nie było jakiegoś zbyt wielkiego szału i gadania o tym, że Warcraft 3 odnowiony nadchodzi, a Blizzard zrobił zaskoczenie tutaj sporem. Nie będziemy chyba zwiastunu oglądali, bo żeśmy go widzieli już na BlizzConie. Tak swoją drogą, jeżeli... Bo jak leciał opening ceremony, PEGI 12 tymczasowo. Jak leciał opening ceremony i czytałem na czat, to ludzie pisali, że to nie wygląda jak Warcraft 3. Do ludzi, którzy tak pisali. Wyście grali Warcrafta 3 w ogóle? Przecież to kurwa wygląda jak Warcraft 3 normalnie, jeden do jednego. No więc tak, tylko taki ten insider. Tu chyba nic nie ma. W 2019. No miałem cichą nadzieję, że powiedzą: o, odpalamy go za tydzień. Reforged. To całkowicie odświeżona wersja klasycznej gry strategicznej czasu rzeczywistego. Poznaj niesamowity początek świata Warcrafta, który oczaruje cię jak nigdy dotąd. Odświeżona gra. I to jest najlepsze, że to nie jest remastered, czy re coś tam, tylko to jest Reforged. To jest całkowicie nowa gra. Znaczy, no, może nie całkowicie, ale to tu nie ma poprawionej grafiki, tak jak w przypadku StarCrafta, tylko to jest zrobione tak jakby na nowo. I to jest zajebiste. Wszyscy bohaterowie jednostki miejsca odtworzeni w niezwykły, wyrazisty sposób. Legendarne kampanie, przejmij dowodzenie nad największymi bohaterami złoczącymi Azeroth, biorąc udział w ponad 32 misjach rozgrywających się na wielu kontynentach. Przepraszam. Emocjonująca rozgrywka. Graj 4 różnymi klasami, rasami. Każda z nich dysponuje wyjątkowymi strategiami, jednostkami, zdolnościami i czempionami. Gry dowolne w niezliczonych odsłonach. Odkryj ogromny świat tworzonych przez graczy gier dowolnych, reprezentujących gatunki takie jak MOBA, Tower Defense i wiele innych. I to też jest super, to nada tej grze żywotności na lata. Na bank. Odświeżona grafika. Azeroth stworzono na nowo. Korzystając z najnowocześniejszych technik modelowania i renderowania, przerobiliśmy od podstaw każdego bohatera, jednostkę, budynek i miejsca z Warcrafta 3. Azeroth w takim wydaniu ujrzysz po raz pierwszy. No zajebiście to wygląda. To wiadomo, nie jest grafika AAA dzisiejszych czasów. Bo taka grafika, taką grafiką to nie ma być. Ale to jest grafika stara, przeniesiona na dzisiejsze czasy. I to wygląda mega bosko, cudownie po prostu. Znaczy, to mogło wyglądać oczywiście lepiej, ale wygląda bardzo dobrze. Bardzo fajnie, myślę, że będzie się to grało. Tutaj duże propsy za to. Nie będziemy tego takiego filmu oglądać. Później obejrzymy gameplay. Poznaj początki świata Warcrafta. Przeżyj po raz kolejny... No, tak przeżyję po raz kolejny, bo przechodziłem te gry 50 razy. Wydarzenia przedstawione w Warcraft 3 Reign of Chaos oraz dodatku The Frozen Throne. Obejmij dowodzenie nad owianymi tajemnicą nocnymi elfami, upiornymi, nieumarłymi, dzikimi orkami oraz szlachetnymi ludźmi. Stając do walki... No, szlachetnymi ludźmi, szczególnie Arda, zwierzętający całe miasta. Stając do walki w świecie zmieniających się sojuszy i bratniego konfliktu licznych ras. 62 misje w Kalimdorze, Lordeonie, Północnej Grani i wielu innych miejscach. Północnej Grani? Aha, Nordron. 40 godzin epickiej rozgrywki oraz ponad 4 godziny odświeżonych sekwencji filmowych. Serii ponad 20 legendarnymi bohaterami z oczytami ze świata Warcrafta. Zdobywają doświadczenie, awansuje najwyższe poziomy opadu i podróżne zdolności i wzmacniają pobliskie jednostki. Tego chyba nie widzieliśmy wcześniej, nie? No jak to wygląda? To nie wygląda zajebiście, nie? Żeby nie było. To nie wygląda super mega i to nie jest grafika na dzisiejsze czasy jakaś super, hiper zajebista. Ale biorąc pod uwagę, że to jest Reforge gry sprzed 20 lat, to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Bo nie powinno wyglądać jak nowa gra. Powinno wyglądać tak, jakby było to coś zrobione 20 lat temu, tylko że odnowione, tak żeby dzisiaj się dało na to patrzeć. I to właśnie tak wygląda i to jest najlepsze w tym, moim zdaniem. Znaczy, może nie najlepsze. Ale to jest mega. It's just a matter of time before they turn into the undead. This entire city must be purged. What? How can you even consider that? There's got to be some other way. Damn it, Uther. As your future king, I order you to purge this city.
Jaina? I'm sorry, Arthas. I can't watch you do this. Super, to będzie super, to będzie po prostu boskie. Reign of Chaos. Ludzie, orkowie i dosyć elfy muszą połączyć siły, aby odeprzeć płonący legion i jego armię nieumarłych. Poza jej tragiczną historią, to sobie Tila i zobacz, jak Horda odkupuje swoje widy w kolejnych pasjonujących rodzajach epickiej historii. Kluczowi bohaterowie. Arthas Trarkel, Tuza Tyrande, Frozen Throne. Pomóż strażnikom powstrzymać Illidana, poprowadź krwawe elfy do rubieży w poszukiwaniu ratunków. Sobda, obraźli tron i wesprzyj Trala, który próbuje stworzyć orkom do wydołu w Drotarze. To jest jakie to będzie soczyste, jakie to będzie miodne, ja pierdolę. Emocjonująca rozgrywka. Pole bitwy czeka. Formuła skupionej na bohaterach... Boże, nie umiem czytać. Formuła skupionej na bohaterach. Strategii czasu rzeczywistego, którą dostosowano w Warcraftie 3, jest łatwa do opanowania, ale trudno osiągnąć w niej mistrzostwo. Gromadź zasoby, rozbuduj bazę i stwórz armię. Rekrutuj potężnych bohaterów, którzy prowadzą twoje wojska, następnie zbierz się z wrogami do polu bitwy. Zrzuć bazę przeciwnika i sięgnij po zwycięstwo. 4 potężne rasy. Ludzie, no normalnie będziemy czytać opisów chyba tych wszystkich. Czemu te elfy są wyszarzone? The fuck? Wybrani bohaterowie, upiorny władca, mistrz ostrzy, wódz Taurenów, pan Ladyn. Rywalizacja na wyższym poziomie. Myślcie z przeciwnikami w ramach nowoczesnego systemu dobierania graczy. Wstąp do poszukalni gier dowolnych i łącz się ze znajomym przy pomocy aplikacji Blizzard Battle.net. Nowoczesny interfejs użytkownika i mnóstwo poprawiających komfort gry sprawią, że dużo łatwiej będziecie zanurzyć się w świecie Warcrafta 3. Gry dowolne w niezliczonych odsłonach. Odkryj miliony gier tworzonych przez graczy, reprezentują takie gatunki jak MOBA, RPG, Survival, coś tam. Zbalansowana noworozgrywka. Wyprowadź setki zmian balansu, coś tam. Okay. Spoilers of War Edition. Łupy z pola bitwy. Kub Warcraft, spoilers, aby odblokować nagrody... Wierzchowiec. Wóz z mięsem. Meat Wagon. Już wkrótce. Okej. Okay. Reverse. No, taki co. 4 bohaterów ze świata Warcrafta. Heroes of the Storm. Whatever. I wiele więcej. Myślałem, że ikonki jakieś. Odpowiedź na boju. Już 2000. Kup. Aha, bo tutaj można sobie kupić z nagrodami albo bez. Nie no, po prostu imbastiko. No tym rozjebał Blizzard system w tym roku. W sumie to ratuje ten BlizzCon, bo gdyby nie ten Warcraft, było cokolwiek ciekawego na tym BlizzConie? Wydaje mi się, że nie było. Więc to ratuje tak naprawdę BlizzCon. Dobra, mamy gameplay, tak? Zobaczmy gameplay. Aha, bo oni tam mogą sam dostreamować. Słoniaki. Dobra, widzicie, żeby nie było znowu fuck-upu. How can you even consider that? There's no, wyśmienicie. It's good. Nice. No, zajebiście, 20 będzie FPS-ów, stabilnie. So, let's We've watched it once, now let's watch it together. I'll talk over it. You've seen one untalked over playthrough. I can't actually skip the cutscene. For the rest, they have a... They've got a multiplayer version somewhat playable, but not at BlizzCon yet. So for now, they just have the campaign mission. They're working on the races as they go. Not every race is finished yet. I mean, I'm doing new graphics, new animation, 3D modeling. So human is like mostly finished, orc not quite there yet, and the two other races not quite there yet either. A dzięki w ogóle za donate, jak teraz patrzę. I really like how the new armor looks. So much. It's pretty damn cool. So a big question to elitists and purists of the game is the pathing the same?
body blocking surrounds. The intent is that it will be turn on native full screen and go to your registry and uncap your maximum FPS hexadecimals and, you know, that kind of thing. Find your old CDs in a bookshelf. Of course. They want it to be playable now. Job's done. I stand while the updating line. The graphics. A, nie będę tego przyspieszał, bo będzie gameplay nie wyglądał. Let me turn up the... Dobra, weź już cicho się, stary, nie chcę mi się cię słuchać. Sorry, mam nadzieję, że nie macie jakiejś manii dużej na słuchanie tego, co on gada. Ale ma jakiś taki irytujący co głos. Nie, no wygląda to polsko po prostu. Właśnie. Dobra. Omówienie blisko. Omówienie blisko. No. Zresztą. No nie, no dobra, no to tutaj chyba nie ma za bardzo co omawiać, nie? No mamy odświeżonego Warcrafta 3, który wygląda naprawdę fajnie. Który wygląda naprawdę fajnie i moim zdaniem będzie się w niego grało naprawdę spoko. I raczej to nie będzie gra na chwilę, tylko właśnie te wszystkie gry dodatkowe i tak dalej. Będzie to, no super sprawa, no naprawdę, subcio. Na pewno będzie grane na streamie, na pewno będzie ogrywane i tak dalej. Tutaj chyba nie ma co za bardzo omawiać, nie ma za bardzo co się czepiać, cokolwiek innego. Może nawet wygląda lepiej niż World of Warcraft. No bombowo. Jakby kurwa Diablo 2 Reforged, nie będziemy do Diablo wracać. Niestety, krzyżyka nie stawiamy, no ale... Ale wygląda super, no ja jestem mega, mega zadowolony z tego, co tu widzę. Obejrzyjmy to. Nigdy nie... Niczym głupim. Chcesz się po polsku? Nigdy nie zważaliśmy na słowa dawnych proroków. Niczym głupcy, zaślepieni nienawiścią. Od pokoleń toczyliśmy wojny. Wśród ognistego deszczu na świat wstąpił nowy wróg. Co nam jeszcze zostało?